Chwała niech będzie naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, drodzy. Dobrze jest przebywać od samego początku w Bożej obecności, prawda? Amen. Mówię do tych, którzy są w oczach Bożych świętymi, odkupionymi. Jak Słowo Boże mówi, jesteśmy w Jego oczach cennymi i drogimi przez przelaną świętą krew Jezusa Chrystusa. Już nie jesteśmy nazwani przez Boga obcymi, ale jesteśmy nazwani przez Boga bliskimi ze względu na pojednanie, które Bóg dokonał dla nas przez ofiarę swojego Syna Jezusa Chrystusa na krzyżu. Moi drodzy, chciałbym, zanim będę kontynuował, mówił na temat małżeństwa, tego Bożego planu dla człowieka, chciałbym przekazać pozdrowienie od konferencji dla pastorów i żon, która odbyła się w Krynicy. Byliśmy tam na zaproszenie pastora Ryszarda Wołkiewicza. 12 małżeństw pastorskich mieliśmy możliwość i wypocząć, ale też słuchać wykładów takiego brata, który ma na sercu, aby też przyjeżdżać, głosić Ewangelię i zachęcać Kościół w Polsce do żywej wiary, do modlitwy, do tego, żeby oczekiwać i spodziewać się wielkich, Bożych rzeczy. On nazywa się Daniel Lee, ma 76 lat. Jak zaczął wykład, który byliśmy poinformowani, że będzie trwał godzinę, trwał 3 godziny. Ale my, pastorzy, jesteśmy przyzwyczajeni. Przeżyliśmy to. Akurat te 3 godziny poświęcił na temat historii Kościoła w Korei, szczególnie Koreę Południową, chociaż wspominał o innych rzeczach. I muszę wam powiedzieć, że byłem niesamowicie poruszony tym, co on mówił. Ewangelia do Korei generalnie zaczęła docierać już od roku 1785, ale pierwsi protestanci pojawili się 100 lat później. Właściwie pojawili się w Chinach i takich, to byli prezbiterianie, oni modlili się, aby ktoś z Korei mógł się znaleźć, że tak powiem, im pod ręką, żeby mogli przetłumaczyć Ewangelię Łukasza na język koreański i żeby później tam była głoszona Ewangelia w ogóle w Korei, bo ta Korea jeszcze była wtedy cała, ona jeszcze nie była podzielona na dwa państwa. I muszę wam powiedzieć, że z Korei już wtedy udawali się do Chin ludzie, Koreańczycy, aby za pracą. I znaleźli się takie osoby, gdzie 4 osoby, które 2 z nich wybrali ci misjonarze, zaproponowali im tłumaczenie Ewangelii Łukasza z języka chińskiego na koreański. Podobno to są chyba takie dość bliskie sobie języki. Wiecie, oni mówili, my wam zapłacimy, bo oni szukali pracy, przecież chcieli zarobić to, co wykopali w ziemi, korzenie żęszenia, to wszystko im rozmokło, przyszła taka ulewa, że z tym nie mogli tego sprzedać, to się do niczego nie nadawało. No i akurat się pojawili ci misjonarze. Oni się o to modlili, żeby znaleźli na swojej drodze Koreańczyków. A oni stracili to, co mogli zarobić i szukali pracy. A mówią, my wam damy pieniądze, ale przetłumaczy nam tą książkę. No i oni zaczęli tłumaczyć i kiedy skończyli, oddali swoje życie Chrystusowi. To poselstwo Ewangelii totalnie ich dotarło do nich, złamało ich. I oni zaczęli przemycać później fragmenty i zaczęli mówić. I tam w Korei swoim pobratymcom. Słuchajcie, dzisiaj Korea Południowa to jest 52, to są dane z 2005 roku, 52 miliony 120 tysięcy ludzi. Korea Północna liczy sobie 28 milionów. Prawie dwukrotnie liczebnie jest mniejsza. Na te 52 miliony w przeciągu bardzo krótkiego czasu, bo to jest taki dynamizm Ewangelii i rozprzestrzenie się Ewangelii jest naprawdę liczony w dziesiątkach lat. Naród, który praktycznie był tak biedny, że na rok na jednego mieszkańca przypadało $89. On mówi, po wojnie, kiedy to państwo zaczęło funkcjonować po okupacji japońskiej jeszcze przed wojną i pierwszą, to mówi, my mieliśmy 2 samoloty, które latały które latały do Hongkongu w ciągu tygodnia 2 razy i to było wszystko.
a dzisiaj są piątą gospodarką na świecie. Wiecie co? Bóg zaczął czynić niesamowite rzeczy, niesamowite poruszenie. Kraj, który był buddystyczny, animistyczny. To znaczy, buddyzm, mniej więcej coś tam orientujemy się, ale tak naprawdę nie jest to religia, ale bardziej filozofia, gdzie ostatecznym szczęściem człowieka jest rozpłynięcie się w nicości. Taka jest cała koncepcja buddyzmu i w tym kierunku zmierza człowiek. Ale jest animizm, który jest niesamowicie zakorzeniony, czyli w każdych rzeczach, w drzewie, rzekach oni widzą różnego rodzaju duchy, które zamieszkują te miejsca. I niesamowicie rozwinięty jest kult przodków. Tak jak w Chinach, tak w Korei. Jeżeli ktoś umiera, jakiś członek rodziny, to jeszcze jakiś senior, on otoczony jest od razu, są mu jakieś tam świeczki i tak dalej. I on staje się opiekuńczym duchem danego domu. W takim kraju obecnie, moi drodzy, w przeciągu, on mówi, 35 lat, może trochę więcej od momentu, kiedy Ewangelia tam w ogóle zaczęła docierać, mówi, obecnie jest ponad 10 milionów chrześcijan, protestantów. I mówi, Kościół zaczął dzięki Bożej łasce niesamowicie się rozwijać. Tam później, w tym samym roku, pojawili się w 1885, jak oni przetłumaczyli, też pojawili się misjonarze metodyści, aby głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa w tym kraju. Kościół nastawiony na uczniostwo, Kościół nastawiony niesamowicie na modlitwę. On mówi, kościoły w Korei modlą się codziennie. Wierzący ludzie o 5 rano gromadzą się w kościołach przed pracą. Później wracają szybko do domu, jedzą śniadanie i biegną do pracy. Dzień w dzień, rano w rano. Modlimy się i Kościół się modli i wołamy do Boga, aby Bóg wylewał swoje błogosławieństwo na nasz kraj, na nasze narody. Kiedyś my odbieraliśmy pomoc z kraju, który był tak biedny, który nie znał Ewangelii, stali się krajem nie tylko, że bogatym, ale bogatym w Bogu. Stali się krajem misyjnym, krajem dającym. Mówi, wysyłamy misjonarzy na cały świat, aby głosić Ewangelii. Teraz oddawać to, co myśmy otrzymywali. Pod względem materialnym i pod względem duchowym. Tak więc byliśmy na tej konferencji i tam o tym on mówił i zachęcał i tak odbiera w swoim sercu, że Bóg chce też dotknąć naszego kraju, naszego narodu. Mówi, tak jak Koreańczycy, tak wy Polacy straciliście w przeciągu waszej historii mnóstwo istnień ludzkich. Dużo krwi zostało przelane na waszej ziemi. A Bóg to widzi. Bóg to widzi. I mówi, on tak mówi, to odbiera, kiedy woła do Boga, modli się. Mówi, ja odbieram, że Bóg poruszy tym krajem. Że Bóg wzbudzi wielu i wzywa Polaków do tego, aby zaczęli z coraz większą odwagą iść i na nowo przywracać Europę do wiary w żywego, prawdziwego Boga. Modlimy się o to, słuchamy tego, to było bardzo ciekawe, ale bardzo dla mnie inspirujące, jak Bóg może zmienić i zmienia naród. Naród. Kiedy znajdują się ludzie i to pośród prześladowań, bo wielu ojców wiary, tych, którzy się nawracało za swoją wiarę, tracili życie. To nie było tak, że oni uwierzyli i wszyscy mogli spokojnie. Nie. Byli prześladowani, wtrącani do więzień, byli mordowani, zabijani ze względu na wiarę w Chrystusa i nic nie było w stanie tego duchowego, Bożego nawiedzenia i przebudzenia zamknąć, zabić. Jeszcze jedną rzecz słyszałem, to już nie on mówił, lata temu, dziesięć lat temu, kiedy ktoś miał wizję pochwycenia Kościoła, kiedy Bóg zabierze tych, którzy w Niego uwierzyli, mówi, najwięcej wierzących widziałem zachwyconych, porwanych z Korei. Tych, którzy byli gotowi. Kochani, a więc co, o tym wspominam, bo jestem poruszony, jesteśmy ubłogosławieni, tą społecznością, mieliśmy społeczności rano i wieczorem, mieliśmy wykłady, mieliśmy trochę wypoczynku.
I mogliśmy przebywać w takiej dobrej, Bożej obecności. I aby dać zachętę, abyśmy też przed sobą postawili konkretne wyzwania i w tej dziedzinie, i abyśmy się nie zniechęcali. I też chciałbym, żebyśmy się nie zniechęcali, kiedy modlimy się o napełnienie i moc Ducha Świętego. Niech cały Kościół zacznie się modlić. Boże, wylej moc Ducha Świętego na nasz zbór. My potrzebujemy Bożego ożywienia, bracia i siostry. My potrzebujemy Bożego poruszenia, żeby Bóg nas dotykał, oczyszczał, przemieniał, abyśmy się stali takimi, którzy płoną dla Boga całym sercem. Ale Kościół musi wołać. Gdzieś to wołanie, ten krzyk powinien być, a więc przypominam o naszych modlitwach we wtorki. Przypominam, będziemy się też modlić w ostatni piątek tego miesiąca i tak z braćmi starszymi, żeśmy tutaj rozmawiali, bo jest to zachęcające, co zaczęliśmy praktykować te piątki. Kto był, to wie. Jak Boża obecność jest, ale my chcemy przebić się do tronu Bożego, aby moc i chwała Boża zaczęła tak stępować, w sposób wręcz taki namacalny, że wstajemy, mówimy, Bóg zmienił to, Bóg uwolnił od tego, Bóg odpowiedział na to, Bóg mnie napełnił Duchem Świętym, Pan mnie uzdrowił. Chcemy się o to modlić w piątek, w ostatni piątek tego miesiąca, tak mówimy w cudzysłowie, z uśmiechem trochę, taka nasza nocna modlitwa od 19 do godziny 21.30, bo tak 2,5 godziny jesteśmy w stanie wytrwać tutaj, ale to jest dobry początek. To jest dobry początek. Kiedy Kościół się nie modli, nie ma mocy dla Ewangelii. Nie ma mocy dla Ducha Świętego. Kiedy Kościół się nie modli i przychodzimy i po prostu tak, aby wypełnić pewną rzecz, a nie ma w nas, w naszych domach, w naszym osobistym życiu, nie ma modlitwy Kościoła. Kościół nie ma siły duchowej, aby mógł się przebić przez to wszystko, co jest w tym świecie. Pamiętam, jeden z naszych przyjaciół, który odwiedzał nas w Ustroniu, nauczyciel Słowa Bożego pochodzący z Kanady, nazywał się Stefan Szos, a pisało się Sos i my często mówiliśmy Sos, prawda? On powiedział tak, nie wiem, czy to było na Filipinach, czy w Indonezji, kiedy został zaproszony do jednego ze zborów, aby tam głosić Ewangelię. Mówi, przyjechałem zmęczony, poszedłem do pokoju zborowego, gdzie mnie umieszczono, i nagle rano słyszę tak potężny szum modlitwy. Ja przerażony zbiegłem szybko pod prysznic, bo myślałem, zaspałem nabożeństwo. Oni już rozpoczęli, a ja jeszcze jestem w łóżku. I poszedł pod prysznic, prawda, wykąpał się, nagle patrzy przez okno, ale mówi, jeszcze jest ciemno. Patrzy na zegarek, mówi, to dopiero jest rano. A on mówi, była... Tak wielu ludzi się zgromadziło na modlitwie, aby wołać do Boga o błogosławieństwo dla nabożeństw. I mówi, tak powiedział, mówi, mogłeś głosić z gazety. Ludzie by się i tak nawracali. On to mówił w cudzysłowie, przenośnie. Mówi, taka była Boża obecność, takie było Boże działanie. I to jest niesamowite, jeżeli słowo ma być głoszone z mocą, to nie tylko usługujące, ale ważne jest, bo przecież jesteśmy członkami jedni drugich. Potrzebujemy realności Boga w naszym życiu. Nie tylko mówić, że On jest mocny, że On, ale Boga, który zaczyna działać. Ale to się nie stanie, jeżeli Kościół nie pójdzie na kolana. Jeżeli my w naszych komorach, domach nie pójdziemy na kolana, powiedzieć, Boże, ja potrzebuję dużo więcej z tego, niż co mam do tej pory z Twojej obecności i z Twojej chwały. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Myślałem, że ją sobie zostawię na modlitwę o dalej, bo chcemy się dalej modlić o napełnienie Duchem Świętym. Dalej chcemy się modlić. W ostatni czwartek, czyli w ostatnie nabożeństwo tego miesiąca, tak miałem na sercu i tam wpisałem do naszego grafiku, będziemy się modlić o chorych. Będziemy się modlić o chorych. Bóg uzdrawia chorych. Bóg napełnia Duchem Świętym. Amen? Bóg napełnia Duchem Świętym. Bóg uzdrawia chorych. Bóg odpowiada na modlitwy. On jest realnym Bogiem. Realnym Bogiem. I tam wpisałem, że będziemy się modlić o chorych. Będziemy się modlić, aż będziemy widzieć te Boże odpowiedzi, te Boże poruszenia. Kiedy wracaliśmy z pastorem Edwardem, jego żoną, opowiadał taką historię sprzed, nie wiem, iluś tam lat, kiedy zostali zaproszeni do zboru w Przemyślu
I tak jadąc drogą ze swoim drugim pastorem, już nieżyjącym dzisiaj, z jego żoną jechali, tak mówią: Boże, co mamy głosić w tym zborze? A Duch Święty mówi: mówcie na temat mocy Ducha Świętego. No i dobrze, jadą, przyjechali do pastora. Pastor mówi: a o czym będziecie głosić? Co Bóg kładzie wam na serca? On mówi: będziemy się modlić, będziemy mówić i będziemy modlić się o napełnienie Duchem Świętym. A on tak popatrzył na nich, mówi: wiecie co? No okej. Ale myśmy mieli 3 tygodnie temu ewangelistę z Polski, bardzo znanego brata namaszczonego, którego Bóg używał w uzdrowieniach i w to, że Duch Święty zstępował. Mówi: wiesz, on głosił przez 3 dni, modlił się, nikt nie został napełniony Duchem Świętym. No ale jeśli chcecie. On mówi: pastor Lorek, głosiłem w piątek, głosiłem trochę w sobotę, później ten brat powiedział świadectwo i zrobiliśmy wezwanie, kto chce się modlić. Nikt nie wyszedł. Wszyscy siedzieli w ławkach. No przecież oni niedawno się modlili. Wychodzili co każde nabożeństwo i prosili, aby Duch Święty na nich wstąpił. I w końcu pastor Edward Rolek, jeszcze ja coś postanowiłem powiedzieć, zanim zakończymy. Mówię: może jest jedna osoba, która chce. I z samego końca wstała jedna siostra, która oni uważali nie powinna, bo jest w ogóle niegodna w ich oczach była. I ona przyszła i mówi: ja chcę. Mówi: nawet nie zaczęliśmy się modlić, ona już się modliła na językach. Nie tylko, że się modliła na językach, miała wizję, że jest w jakimś kraju i głosi jakimś ludziom Ewangelię. I ona mówi: dziwnie się zachowywała, bo ona jakby coś odgarniała. I mówi: ja miałam wizję, widziałam ludzi ukrytych i w takich jakby zaroślach. I mówi: ja im głosiłem Ewangelię. I później dalej modliła się na językach. I znowu powiedziano: a kto chce jeszcze? No to nagle, wiecie, wiara przyszła do serca. Dobrze, dobrze, Bóg działa w różnoraki sposób. Ale nie jest tak dużo, że się tutaj nie pomieścimy. Zostańcie w ławkach, my tylko będziemy przechodzić. Przechodzili to małżeństwo z jednej strony, on z drugiej. My tylko wyciągaliśmy rękę, a ludzie jak łany zboża padali, zaczęli modlić się na językach, przeżywali moc Ducha Świętego. Dlaczego, kochani? Dlatego, że oni przyjechali? Nie, dlatego, że w ich sercach był ogromny głód i pragnienie, i tęsknota i modlitwa, aby moc Boża stąpiła. Aby moc Boża stąpiła na ich życie. Dlatego zachęcam siebie, zachęcam was. Nie zawsze człowiekowi się chce, a czasami trzeba się przebijać w modlitwie. Ten pastor, o którym wam wspomniałem, z kolei mówi, już na koniec modliliśmy się też o niego. A on siedząc mówi: módlcie się, znajdźcie pół godziny w ciągu dnia, 15 minut, a później pół godziny, a później godzinę, a my już do siebie patrzymy na siebie, zaczynamy się uśmiechać. On mówi: a później godzinę i 15 minut. Znajdźcie czas, aby się modlić. Tak, to jest wstęp do nauki o małżeństwie. Moi drodzy, zachęcam nas. Wiem, my sami niewiele możemy, ale jeżeli jeden z drugim jako Kościół będzie w nas to pragnienie i będziemy przychodzić i wołać do Boga w wierze, bo Bóg ma to dla nas przygotowane, żeby nas błogosławić, odpowiadać, żeby się modlić, aby Bóg otwierał serca ludzi, którzy są nieodrodzeni, aby mogli doświadczyć łaski i mocy Bożej, ale Kościół musi się modlić. Małżeństwo też potrzebuje modlitwy. Kochani, małżeństwo potrzebuje modlitwy. Małżonkowie potrzebują, żeby się modlić. Nie tylko sami oddzielnie, ale razem. Aby razem siebie błogosławić. Aby razem stawać przed obliczem Boga i wzywać Pana, aby Bóg błogosławił mojego męża, moją żonę, nasze dzieci. To jest niezwykle ważne. Niezwykle ważne. Jedna z zasadniczych rzeczy, która jest niezbędna, która jest potrzebna w życiu chrześcijańskiego małżeństwa, tak jak w życiu chrześcijanina. Ale ja dzisiaj nie chcę mówić o modlitwie w małżeństwie.
Chociaż jest to niezwykle ważne. Przypomnę werset, do którego zaczynaliśmy jakiś czas temu, list do Hebrajczyków, 13 rozdział, od wiersza 4. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Może ten fragment, następne fragmenty są takim świadectwem tym, ze strony Boga, że On będzie o nas się troszczył, o każdą rzecz i nas nigdy nie zostawi i nas nigdy nie opuści. I koncentrowałem się na tym wersecie, małżeństwo niech będzie we czci. I powiedzieliśmy, że to greckie słowo czci oznacza, niech będzie cenione, niech będzie szanowane, niech będzie kosztowne w oczach. No właśnie, w czyich oczach? Ono już jest w Bożych oczach cenne, tylko w naszych oczach bardzo często nie jest takie. Tu jest napisane, niech będzie we czci, a więc niech będzie szanowane, cenione, uważane w oczach człowieka za kosztowne. I to samo słowo użyte jest odnośnie odkupięcej krwi Jezusa, która jest drogocenną krwią, zostaliśmy wykupieni. A każdy z nas wie, że bez przelanej krwi Chrystusa na krzyżu nikt z nas nie może być zbawiony. Ona jest tak cenna i ktoś kiedyś powiedział, że jedna kropla krwi Jezusa przelana na krzyżu jest w stanie zgładzić grzechy całego świata. Ja się z tym zgadzam. On jest świętym Synem Boga. Jego krew ma niesamowitą moc i wartość w oczach Boga. Ale to samo słowo jest użyte odnośnie małżeństwa. Niech małżeństwo, każde małżeństwo zawarte jest cenne, jest kosztowne w oczach wszystkich. Jeśli we wszystkich, to przede wszystkim w oczach nas, małżonków. Męża i żony. A więc niech mąż i żona, patrząc na swoje małżeństwo, niech traktują go tak, jak Bóg go widzi, jako coś cennego, kosztownego, zaszczytnego. I to jest to słowo, niech będzie we czci u wszystkich. Łoże niech będzie nieskalane. Bo dalej rozpustników i cudzołożników będzie sądził Bóg. A więc jeśli ono jest czymś wielkim i wspaniałym, ono nie może być skalane. Nie powinno być skalane. My wiemy, jak to wygląda dzisiaj na świecie, ale też jesteśmy wdzięczni Bogu, że Bóg jest Bogiem, który odrestaurowuje, odnawia także małżeństwa. Amen? On to robi, jeśli trzeba. A więc mówiliśmy, że ono jest takie, mówiliśmy, że ono, nazwaliśmy i też często podczas zawierania związku małżeńskiego mówi się, że to jest święty związek. Święty związek. Wiecie, my jesteśmy nazwani przez Boże Słowo, że jesteśmy świętym Bożym ludem. Święty. Każdy z nas, święty, który jest odkupiony drogą świętą krwią Jezusa i uwierzył w Jezusa, w oczach Boga jesteś święty. Co to znaczy święty? Zostałeś oddzielony przez odkupieńczą krew Jezusa do relacji, do społeczności z Bogiem. Oczywiście pierwszy musiałem być ożywiony, bo byłem duchowo martwy. On mnie ożywił. Dał mi zrozumienie tego, kim On jest i co mówi Boże Słowo. I On mnie oddzielił, czyli uczynił mnie świętym, bo słowo święty znaczy oddzielony. To jest Jego podstawowe znaczenie. Jesteś oddzielony teraz do relacji z żywym Bogiem. I wiecie, że jest też duchowe cudzołóstwo. Kiedy ten, który należy do Boga, czci albo zaczyna czcić coś lub kogoś, kto nie jest Bogiem. Zaczynamy większą uwagę poświęcać czemuś, a nie temu, w którego uwierzyliśmy. Jesteśmy zachwyceni czasami, czy pochłonięci świeckimi sprawami, rzeczami i nagle ten świat jakby wdziera się i zalewa tą prawdę Bożego Słowa i Bóg mówi, to jest duchowe cudzołóstwo. Zdradza taki człowiek, zdradzasz mnie dla tego świata. Dla jego chwały, dla jego pożądliwości, dla jego pragnień. A Bóg mówi, nie, ja was odkupiłem i uczyniłem was oddzielonych dla siebie, jesteście świętymi.
Ale możesz śmiało powiedzieć, jestem święty. Mówisz, Boże, ja jestem święty? Przecież ja siebie znam. Ja wiem, że to i to i to jeszcze nie jest tak, jak powinno być, ale w oczach Boga przez Jego krew ty i ja jesteśmy uświęceni, usprawiedliwieni. To jest... I dlatego też powiedzieliśmy, że małżeństwo jest święte. Czyli jest oddzielone ten związek od wszystkich innych relacji i związków. Jest wyjątkowy w oczach Boga i ma być takim w oczach nas, w oczach ludzi. Jest święty, dlatego że Bóg go ustanowił. Jest święty, że to są relacje między mężem i żoną, jakie nie powinny być już między nikim innym. Jest święty ze względu na ślubowanie, które sobie mąż i żona składają, że oni zawiązują przymierze między sobą. Malachiasz 2,14 mówi, że małżeństwo jest przymierzem między mężczyzną i kobietą. Kiedy stają się mężem i żoną, oni zawarli przymierze. Wiecie, różne są sposoby zawierania małżeństw. Według różnych tradycji i kultur to nie ma znaczenia. W każdym razie dochodzi do takiego momentu w każdej kulturze, że ci, którzy zawierają związek małżeński, rodzina i sąsiedzi, wszyscy mówią, tak, oni zawarli związek małżeński. To ma wymiar społeczny, nie tylko prywatny. Zawarli związek małżeński. Złożyli sobie ślubowanie, przymierze. Są związani przymierze. A więc pamiętajmy, niech małżeństwo będzie we czci, w tym szacunku, poszanowaniu. Ale jak oczekujemy, że inni będą szanować, jeśli my sami nie będziemy szanować małżeństwa? Wiecie, Bóg, tworząc małżeństwo, odpowiedział na ogromną potrzebę samotności człowieka. Nie ma lepszej relacji, tak głębokiej, tak wiążącej, cementującej ludzi, jaką jest małżeństwo. Bóg mówi, aby nie był sam. Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam i Bóg dał mu żonę. Niedobrze jest, kiedy człowiek jest sam i też nie ma pomocy, dlatego dał mu żonę. Biblia mówi, dał mu ją ku pomocy. I zaraz gdzieś tutaj się odzywa taka feministyczna nuta u kobiet, które nie znają, co to znaczy, że żona jest dana do pomocy mężowi. Bo jest dana do pomocy. Została stworzona ze względu na Niego. To troszeczkę może rani pewną dumę, ale tak jest, została stworzona ze względu na Niego, aby On nie był sam i ona też nie była sama i została Mu stworzona do pomocy, ale też wierzę, że działa to i w drugą stronę. On też jest jej pomocą. I w słowie pomoc nie ma nic negatywnego, nic poniżającego kobietę, bo to hebrajskie słowo ezer, pomoc, oznaczające pomocnik, ratunek, wspomożenie, jest odniesione tak samo do wszechmogącego Boga, który jest naszym pomocnikiem. Wiecie, że Bóg mówi o sobie, że jest ezer, jest pomocnikiem dla nas ludzi. Choćby w wielu miejscach, ale choćby w Psalmie 46, wierszu 2, Bóg tam jest nazwany siłą, ucieczką, pomocą w utrapieniach, najpewniejszą. A więc jeżeli Bóg coś od nas oczekuje, jeżeli Bóg chce coś od nas, kochani, to znaczy, że Bóg jest tym, czego od nas oczekuje. On, że tak powiem, Bóg praktykuje to wszystko. Kiedy wyjdziemy z tego miejsca, wiedz jedno, Bóg jest twoim pomocnikiem. Nie jesteś nigdy sam. Nie jesteś zostawiony sam. Ale kiedy także patrzymy na małżeństwa, to wiedz, ona jest dana tobie, aby być ci pomocą, abyście razem wypełnili Boży plan i Boże zadania, abyście panowali na ziemi, zarządzali ziemią. A więc w tym słowie pomoc nie ma nic negatywnego, poniżającego, dyskredytującego. Dlatego, że w oczach Boga i mężczyzna, i kobieta są absolutnie równi co do swojej wartości. Absolutnie równi.
mają różne zadania, role do wypełnienia, ale są absolutnie równi. Kiedy Bóg mówi, że stworzył mężczyznę i kobietę na swój obraz i podobieństwo, to ten obraz i podobieństwo jest i w mężczyźnie, i w kobiecie, i w mężczyźnie, i kobiecie razem. To jest ciekawe, ale myślę, że tak mogę powiedzieć. Jest i w mężczyźnie, i w kobiecie. Ale też jest w małżeństwie. Wiecie, małżeństwo jest ciekawą relacją. Bóg mówi, uczyńmy człowieka na obraz nasz. I Bóg nie mówi, uczynię człowieka, mówi, uczyńmy. Już samo to wskazuje, że ten Bóg, który jest jeden, w nim jest pewna wielość. Mówi, uczyńmy człowieka na nas, na nasz obraz i na nasze podobieństwo. Inaczej mówiąc, kiedy dwoje staje się jednym ciałem. Ktoś to nazwał, że to już nie jest dwoje, ale dwie części jednego. Dwie części jednego. Małżeństwo jest niesamowitą tajemnicą, czymś niesamowitym, czego nawet do końca nie jesteśmy w stanie zrozumieć. I do dzisiaj teolodzy głowią się, jak to jest, że stają się jedno, mąż i żona. Jedno. Nikt do tej pory chyba tego tak do końca nie wyjaśnił. To jest jedność nie tylko fizyczna, to jest jedność na poziomie duszy, emocji, myśli. I to jest i ta ostatnia jedność najgłębsza na poziomie ducha człowieczego. Ducha człowieczego. I staną się jednym ciałem. Wiecie, kiedy mowa jest o tej jedności, to w małżeństwie ważne jest, żeby na każdym poziomie ta jedność się rozwijała. Na każdym. Fizycznym, psychicznym, duszy, emocji, woli, myślenia, ale też na poziomie ducha. Kiedy jedno i drugie należą do Boga, są ożywieni, to mogą mieć tą duchową jedność, tą relację. Inaczej nie mogą jej zbudować, jeśli jedno jest, nie ma tego połączenia z Bogiem, nie ma ożywionego ducha, nie mogą zbudować takiej jedności, o jaką Bogu chodzi. Tu szczególnie jest dla nas wierzących ludzi, w tym względzie jest wezwanie Boże, aby kiedy ktoś szuka partnera swojego życiowego, aby na to zwracał uwagę. Aby byli jedno, czy mogli budować tą jedność fizyczną, psychiczną i tą duchową. A to jest możliwe tylko wtedy, kiedy oboje zawierają związek małżeński jako ludzie odrodzeni. To nie znaczy, że ci, którzy nie są, oni nie tworzą małżeństwa, jak najbardziej tworzą. Są małżeństwem. Tylko ta duchowa jedność może być zbudowana tylko wtedy, kiedy jedno i drugie ma tą żywą relację z żywym Bogiem i doświadcza Bożej łaski. Dlatego duszpasterze mówią tak właściwie ten fragment dotyczący stworzenia kobiety, już ten szczegółowy fragment z drugiego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, tam jest mowa o takich bardzo, z jednej strony oczywistych dla nas, prostych rzeczach, radach, jeśli chcemy budować, jeśli małżeństwo chce budować zdrowe małżeństwo, silne małżeństwo, to tam o tym jest mowa. Tam jest, Bóg powiedział wyraźnie, dlatego opuści człowiek ojca i matkę. Opuści. To jest taka, może jeszcze zanim to do tego dojdę, to jeszcze jest jedna kwestia. Pamiętacie, kiedy Bóg stworzył Ewę i on ją zobaczył i ona mówi, to jest kość z mojej kości. Ciało z mojego ciała. To jest ta, o którą chodziło. Pierwsza chyba taka bardzo ważna rzecz, akceptacja. W małżeństwie. Akceptacja tej drugiej osoby, taką jaka jest. Bóg nie przymusił Adama do poślubienia Ewy. On wyraźnie stwierdził, to jest to, jestem w pełni usatysfakcjonowany. Prawda? I rozpoczęli swoje wspólne życie. Może taka miłość od pierwszego wejrzenia. Prawda? Zobaczył i się zakochał.
każdym razie on ją zaakceptował. I akceptacja jest taką pierwszą ważną rzeczą. Zaakceptował ją. On ją, ona jego. Bóg określił, dlaczego ona jest i są razem. Bóg wyznaczył im wyraźnie cel, aby razem zarządzali i panowali na ziemi. Aby razem budowali swoją relację i wspomagali jeden drugiego, ale tym, który przewodzi, jest on. O tym będziemy mówić później, w późniejszym czasie. Na czym to polega? Ale i kolejna rzecz, opuści mąż ojca i matkę. Ciekawe, że to mężczyzna, do mężczyzny jest takie wezwanie, opuści ojca i matkę. No może dlatego, że Włosi dzisiaj nie chcą się po prostu opuszczać swoich domów. I jako 30-30-parolatkowie dobrze u mamusi. I nie chcą się żenić, nie chcą zakładać rodzin. Znacie chyba ten problem, bo się o nim wspomina. Nie wiem czemu, to przecież był początek. Opuści ojciec, mąż, ojca i matkę i vice versa, opuszczą. To opuszczenie jest niezwykle ważne. Niezwykle ważne. Ja myślę, że to jest na sensie takim fizycznym zamieszkania. Chociaż mówię, abstrahuję od różnych sytuacji życiowych. Niemniej pamiętajcie, jest to pewna Boża zasada, która ma pomóc. I wiele nieszczęścia zostało spowodowanych nie przyjęciem tej jednej z podstawowych zasad opuści. W sensie fizycznym, przebywania, w sensie też psychicznym. Psychicznym. Teraz najważniejsza relacja dla małżonków nie jest relacja dziecko-rodzic. Jest relacja żona-mąż, mąż-żona. To jest najważniejsza relacja. Nic nie zmienia się odnośnie szacunku dla rodziców. Relacji zdrowych, ale zdrowych z rodzicami. Zdrowych. Wiecie, taka głupia rzecz. Wiecie, to wychodzi później. Można mieć jak najlepsze nastawienie jeden do drugiego. Można próbować jakby proch ścierać spod nóg swojego zięcia, synowej i tak dalej. Ale zawsze coś się znajdzie nie tak. Prawda? Jest jedna kuchnia, jedna łazienka, bo są razem. Ja rozumiem, że może być tak, że nie są w stanie się oddzielić pod tym względem i wiemy, jak to wygląda w codziennym życiu. Ale też jedni i drudzy muszą zrozumieć. I tutaj taka ogromna powinna być dojrzałość rodziców. Wiecie, taka głupia rzecz. No, nie mamy, możemy wam dać jeden pokój. No co z tego, jak mama czy tato co chwilę otwierają i wchodzą, bo to przecież oni myślą, że to jest nadal ich pokój. Nie, to już nie jest wasz pokój. Którego daliście, to już nie jest wasz. Wy musicie zapukać do tego pokoju, zapytać, czy możecie tam wejść. Czy rozumiecie to? To jest szacunek jeden dla drugiego. To jest zrozumienie, że mamy do czynienia z nową małżeństwem, rodziną. To nie jest... O, bo to przecież mój dom, to ja sobie mogę... Nie. To lepiej jak najszybciej się wyprowadzić. Bo musi być zachowana ta biblijna zasada, przynajmniej na miarę możliwości. Opuści. Tak samo emocjonalnie. Już nie biegnie i pyta, jak, co, kiedy. Nie, radźcie sami. Zastanawiajcie się sami. Będziecie potrzebowali pomocy, to przyjdziecie. A jak nie, zróbcie tak, jak uważacie. Z wszelkimi, że tak powiem, nagrodami i konsekwencjami. Nie? I to jest zdrowe, bo Bóg stworzył nas i wie, co jest dla nas zdrowe. Chce, żebyśmy się rozwijali, ten cały nasz potencjał. A przecież moja mama robiła tak. No ona może robiła, ale ja robię teraz inaczej. A mój tato zawsze, okej, to twój tato, ale teraz mamy zupełnie inną relację. I ona jest święta, ona jest oddzielona od innych relacji. Dobrze, możemy i wnosimy w nasze życie małżeńskie, wnosimy wiele rzeczy, które przecież nabyliśmy, prawda? O, mówimy, to było dobre, a to już nie jest takie dobre, nie? Wiem, my chcemy mieć, jeżeli ja stawiam ten kubek tutaj, to chcę, żeby tu stał. Ale tato akurat nie lubi, jak on tu stoi. Wiecie, czasami prosta Boża zasada
opuścić. Powoduje, że jeżeli nie rozumieją tego ani rodzice, ani ci, którzy zawarli związek małżeński, nie respektują tej zasady, wiecie, z prostych, głupich, czasami śmiesznych rzeczy dochodzi do ogromnych konfliktów. Nie? Do ogromnych konfliktów. I nawet małżeństwa są gotowe myśleć, już zacząć myśleć, jak tu właściwie nie potrafimy z sobą żyć. Nie. Ty masz stać za swoją żoną, a ona ma stać za swoim mężem. A rodzice są z boku. Trudno. Trudno. Ale już są z boku. Wiecie, czasami serce się pali, żeby coś zrobić, poradzić. Jasne, ale bądź tym, który jest dystansowany. Jeśli ci młodzi będą chcieli, oni sami poproszą. Ale niech oni sami budują swoje zdrowe, silne małżeństwo. Niech uczą się, co to znaczy być razem, przebywać razem, budować jedność. A więc opuści pod każdym względem. I to jest jak najbardziej zdrowe i Boże. I to wcale nie jest brak szacunku dla rodziców, ani jedni do drugich. Jest to jak najbardziej właściwe. Drugą zasadą, o której Słowo Boże nam mówi, to to, że po tym, jak ją opuści, to on się z nią złączy. I to jest genialne znowu słowo. Tak jak to Ezer, pomocnik, tak to słowo złączy. Hebrajskie słowo złączyć oznacza przyczepić się, przylgnąć, trwać, postępować w czyjejś bliskości, zdobyć. Wiecie, tłumacząc to bardziej na nasz współczesny język, ja myślę, że to słowo złączyć to jest takie greckie słowo w Nowym Testamencie, które jakby przenosząc go z hebrajskiego na język grecki, na Nowe Przymierze, scementować. I scementuje się ze swoją żoną, a ona ze swoim mężem będą, wiecie, ja to mówię, to jest tak, jakbyście wzięli wody, trochę piasku i dali cementu i później polali to wodą i mamy nierozerwalną rzecz. Mamy beton. Nie oddzielisz już cementu, wody, piasku, nie oddzielisz. Jest absolutna jedność, tego nie można rozerwać, nie niszcząc tego. Nie niszcząc tego. A Bóg nie chce, żeby małżeństwo było zniszczone, bo ono ma ten wymiar też duchowy, boski. Od samego początku Twórca zamierzył tak, aby byli jedno, byli nierozerwalni do końca swoich dni. Tym bardziej, że sami składali jeden drugiemu ślubowanie. Wiecie, nasze słowa, dzisiaj słowo się nie liczy. Dzisiaj musisz mieć bumagę, papier, pieczątek 10, żeby ktoś zrozumiał, że to jest ważne. Ale w oczach Boga ciągle słowo ma wartość. Możecie powiedzieć amen na to? Ciągle słowo ma wartość. To nawet nie ksiądz ani pastor nie udziela ślubu. Wiecie, ja mówię, nigdy nie udzielam nikomu ślubu. Ja mogę błogosławić młodą parę. I dzisiaj już księża katolicy też mówią, że oni nie udzielają, tylko błogosławią. Bo ślubu udziela sobie nawzajem mąż i żona. Oni ślubują. Są świadomi tego, co robią. To jest słyszalne przed światem ludzkim i duchowym i przed Bogiem. I to ma wymiar wieczny, duchowy. A więc złączyć się pod każdym względem. Fizycznym, psychicznym i duchowym. I to jest proces. Wiecie, jeżeli tu jest napisane, że to słowo złączy się, to jest postępować w czyjejś bliskości. To jest nawet ścigać to, żeby właśnie robić wszystko, aby ta więź była nierozerwalna. A więc jeżeli są napięcia, a są, jeśli są kłótnie, a są, jeśli są nieporozumienia, a są. Ktoś kiedyś powiedział tak, no tak, ciche noce, ciche dnie, to tak trwa któryś dzień. Tylko nazwał to bardzo pięknie, ale to jest niedojrzała postawa w małżeństwie. Ale tak jest. Jest kłótnia, są niepotrzebne słowa, ale co możemy zrobić?
Możemy iść do Pana na kolana i powiedzieć, Boże, wybacz. Możemy podejść jeden do drugiego i powiedzieć, wybacz. Dlaczego? Bo jesteśmy już razem, jesteśmy połączeni i będziemy dbać i pilnować, żeby ta jedność nie została zerwana. Czy czasami ludzie wpadają na głupie pomysły. No wiesz, my tak już rok nie jesteśmy z sobą, bo tak chcemy zobaczyć, co to dalej, bo tak chcemy, żebyśmy znowu za sobą zatęsknili. Wariacki pomysł. Bo nie buduje się relacji, bliskości, kiedy jest się daleko. A kiedy jest się daleko, to wróg robi różne sytuacje, stwarza różne okazje, abyście tym bardziej nie byli jedno. Tak? Dlatego złączy się, to znaczy ja chcę przylgnąć do mojej żony, żona do mnie, chcemy przylgnąć do siebie, w sensie naszych emocji, psychicznie, a też duchowo. I musimy tego pilnować i chronić i strzec. Bo wiecie, powiem tak, wyprzedzając może pewne rzeczy. Jeżeli facet chce mieć w małżeństwie, doświadczać błogosławieństwa od Boga, to jest tylko jeden sposób. Bo Bóg widzi nas, ma miłować swoją żonę. Bo co mówi Słowo Boże? Bo kto miłuje swoją żonę, miłuje samego siebie, swoje ciało. Nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści. Jeżeli mężczyzna nie miłuje żony, albo wiecie, nie próbuje tutaj nic, tak naprawdę szkodzi sam sobie, sam krzywdę ponosi. Więcej, powiem szczerze, o tym mówi Księga Malachiasza. Wiecie, Księga Malachiasza jest niesamowita, gdzie i ludzie, i kapłani przestali szanować swoje żony. Kochać swoje żony. Bóg mówi, odbiorę im błogosławieństwo. Odbiorę im błogosławieństwo. Więc jeśli chcę być błogosławiony, doświadczać coś z Bożej miłości, to jako mężczyzna, jako mąż mam miłować swoją żonę. I będziemy o tym mówić. Chrystus jest wzorem. No i kobiety powinny być bardzo zadowolone. Ale taka jest prawda. Jeżeli tego nie ma, Bóg zabiera błogosławieństwo. Pamiętacie w pierwszym liście Piotra, w trzecim rozdziale od 1 do 8 wiersza jest napisane o mężach, że nie powinni być przykrymi dla swoich żon, bo ich modlitwy nie będą, czy doznają przeszkody. To słowo złączyć jest tym samym słowem użytym między oznaczającym relację człowieka z Bogiem. Dokładnie to samo słowo. Czyli inaczej mówiąc, Bóg chce, żebym ja jako jednostka, jako człowiek, jako mężczyzna, jako kobieta był złączony z Nim w tak mocny sposób, pilnował tego. Inaczej mówiąc, przylgnij do Boga, uczep się Boga. Dlatego psalmista mówi takie piękne słowa w psalmie 73. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Moim szczęściem. Jest kilka, przeczytam 3 fragmenty, które używa tego słowa. Dabak, Pana Boga swego będziesz się bał. Jemu będziesz służył, przy Nim będziesz trwał. To jest to dabak, przy Nim będziesz trwał. Na Jego imię przysięgał. 5 Mojżeszowa 11:22 mówi tak, miłując Pana Boga swego, chodząc Jego drogami i Jego się trzymając, dabak, Jego się trzymając. Jeszcze jedno z 5 Mojżeszowej 13:5, miłując Pana Boga swego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego. Lgnąc. A więc to samo słowo odnoszące się do relacji męża i żony odniesione jest do relacji każdego z nas, mężczyzn i kobiet, w relacji Bóg-człowiek. Lgnijmy do Niego. Pragnijmy Go. Chciejmy być z Nim. Trwajmy przy Nim, przy Jego Słowie. A wtedy jest na pewno
gwarancja, że będziemy błogosławionymi ludźmi przez Boga. I będziemy obfitować w Boże błogosławieństwo. Tak więc jako współmałżonkowie powinniśmy usuwać to wszystko, co zakłóca, co próbuje zniweczyć to połączenie, to przylgnięcie, to bycie w obecności jeden drugiego. Bo wiecie, że nawet można mieć bardzo duży dom, ale jeżeli małżonkowie się pokłócą i tak dalej, to i ten dom jest za ciasny. Nie? To jedno czasami albo drugie bierze, wychodzi na zewnątrz, bo nie może jakoś się... No niby jest 10 pokoi, ale on jest... On, to wszystko, ta atmosfera jest taka niefajna. Tak bywa. Życie jest różne, ale Bóg chce, żebyśmy zrozumieli, w czym tkwi sukces, powodzenie, błogosławieństwo. I wszyscy musimy się uczyć. Wszyscy popełniamy błędy, ale Bóg chce, żebyśmy się podnieśli i weszli w ten wymiar, w ten plan i zaczęli stosować te zasady, o których On mówi. A więc zaakceptuj je. A więc opuści. A więc złączy się. I szukajmy, żeby na każdym poziomie była budowana ta jedność. Jeszcze jest jedna rzecz, ale zostawię sobie to na później. Dlatego, że nasz czas już zbliża się powoli do końca. Niech Pan nas w tym wszystkim błogosławi.